Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Taka mała prezentacja kompaktowej, teleskopowej, takiej małej samochodowej łopaty do śniegu. Zrobimy mały test i zobaczymy, jak szybko uda nam się ogarnąć ten śnieg, żeby przygotować miejsce parkingowe pod ewentualną przyszłą aktywację. Zapraszam! Witam wszystkich, tu Tomek, SP9, Tadeusz Ludwik. Dzisiaj jestem w tym samym dokładnie miejscu, co w sobotę podczas zimowej aktywacji Field Day Award. Jak widzicie, miejsce jeszcze zostało, które przygotowałem właśnie w sobotę po moim przyjeździe. Musiałem się wspomóc jakąś zwykłą szczotką do odgarniania śniegu z pojazdów. No i też trochę nogą, ale miałem inne spodnie, miałem jeszcze stóp tutaj ochronne, także mogłem sobie pozwolić na odgarnięcie tego śniegu nogą. Natomiast trochę czasu mi to zajęło, nie mierzyłem go, ale tak przypuszczam, że około 10 minut mi to zajęło, żeby to miejsce przygotować. Widać, że tego śniegu jest dzisiaj zdecydowanie mniej. Trochę się jednak stopiło. Tą nowo zakupioną łopatę wezmę i spróbuję przetestować i zobaczyć, jak sprawniej i jak szybciej uda mi się takie miejsce przygotować, żeby bezpiecznie móc samochodem wjechać i wyjechać z miejsca aktywacji. No, śniegu jest mniej, natomiast włączę stoper i zobaczę, ile minut mi to zajmie. I powiedzmy, że może dołożę tą jedną minutę jako rekompensata za utratę tego śniegu przez te ostatnie dwa dni, powiedzmy, 2-3 dni, nie? Bo dzisiaj mamy wtorek, a aktywowałem w sobotę i było pełno świeżego śniegu. On był lekki, sypki, także dość w miarę sprawnie udało się, że tak powiem, to ogarnąć. A to ta łopata. Jak widzicie, przymocowana w odpowiedni sposób, żeby nie latała, trzyma się solidnie na takich zwykłych pasach transportowych, kupionych w markecie za kilka złotych. Oczywiście je uciąłem, bo one były chyba długie na 2,5 metra. Można je spokojnie jeszcze przyciąć. Myślę, że w taki sposób, takim tanim kosztem, można fajnie taką łopatę małą przymocować w samochodzie. Ona tu nie będzie przeszkadzać. Nie jest ona teleskopowa, ale za chwilkę Wam to wszystko pokażę. Przyszła w takim pudełku. Produkt polski. Oczywiście to jest z tworzywa. Tworzywo wydaje się dość grube i dość mocne. Zresztą nawet ma dość fajne komentarze. I ludzie sobie właśnie chwalą tą łopatę. Nic takiego ciekawego nie znajdziemy tak naprawdę na pudełku. Click system to Wam zaraz pokażę. Odporny oczywiście na jakoś tam zamarzanie. Musi być. Ergo design, space saving. Dobrze. Spróbujemy teraz. O, żeby całkowicie nie zdejmować. O, nie ma problemu. Troszkę na tak chybocze, klekocze, ale to tylko dlatego, że po prostu to jest na takich zaczaskach teleskopowych. Można bardziej, że tak powiem, schować, o, skrócić, że tak powiem, albo do takiej pracy, albo po prostu do transportu można skrócić. Ale uważam, że to w moim przypadku nie ma sensu nawet tego skracania. Tu i z powrotem wydłużyłem. Nie ma sensu jej skracać, bo przynajmniej w wersji, że tak powiem, roboczej mogę spokojnie tutaj zamocować w odpowiednim miejscu. Tak więc łopata gotowa do pracy. Zaraz uruchomimy stoper i zobaczymy, co ona potrafi. To tako staro jeszcze muszę łapatować!
Także jak widzicie, bardzo fajnie i sprawnie poszło mi to łopatowanie. Odłopatowałem całkiem spory kawałek. Nawet bym powiedział, że większy niż ten. Troszkę głębszy i trochę szerszy. I tak w sumie parę machnięć łopatą miałbym jeszcze szerzej, ale tyle wystarczy. No nie, no powiedzmy, że na głębokość tak samo. Na głębokość tak samo. A co prawda łopatą się idzie bardziej dokopać do ziemi niż tak nogą czy też miotłą ten śnieg tak poprzesuwać, bym powiedział. Natomiast znacznie szybciej. No wyszło mi około 6 minut z jakąś tam krótką przerwą. Musiałem jeszcze sprawdzić, czy kamera dobrze widzi, czy ma dobre pokrycie. Wydaje mi się, że chyba ma. No i jeszcze parę sekund na założenie rękawiczek, że wyszło z jakąś tam pojedynczym postojem, żeby chwilkę odsapnąć, 6 minut i tam 5 sekund. Ale powiedzmy, że te 5 minut myślę, że spokojnie można by było. Nawet gdyby było trochę więcej śniegu, te 5-6 minut, także co najmniej 2 razy szybciej. Ja wtedy nie mierzyłem czasu, ile mi zajęło odkopanie tamtego miejsca w sobotę. Natomiast na te 10 minut to chyba było spokojnie. Spokojnie 10 minut, jak nie dłużej. Może nawet i 12. A o chwilę to zajęło. Także taka mała łopata zdała egzamin. Żadnego tu śladu nie widzę. Jakieś... A coś tu się może delikatnie uszczerbiło. No ale to jest plastik, to jest tworzywo, nie? Tu idzie czasem, może natrafić na jakieś kamienie. To wiadomo, że coś można tutaj delikatnie uszkodzić, ale... Plastik jest dość gruby i nie powinno być problemu. Powinna spokojnie na długo wystarczyć. Nie mówimy o jakimś odśnieżaniu, kurczę, nie wiadomo czego, całego parkingu przed blokiem, ale takiego miejsca postojowego do aktywacji jak najbardziej. Ale również myślę, że spokojnie dałaby radę, żeby odgarnąć śnieg przed garażem na przykład. A przed garażem powiedzmy, że mamy taki dojazd, nie? Mniej więcej tej wielkości. Żeby spokojnie móc samochodem wjechać i wyjechać, to jest 5 minut roboty, a wyciągamy taką łopatę z samochodu. No wiadomo, no, w garażu raczej się ma normalne łopaty dużych gabarytów, pełnych gabarytów, niż takie małe coś. Ona kosztowała 40 zł na Allegro, przesyłka gratis. Uważam, że to był świetny zakup i miejmy nadzieję, że śnieg jeszcze spadnie w tym sezonie 22-23. I będę mógł jeszcze ją nieraz wykorzystać, żeby przygotować miejsce do aktywacji. Także łopata do łopatowania zdała egzamin, jak wspomniałem. Myślę, że warta tej ceny i w takie warunki warto ją mieć w samochodzie. Nawet zmieści się w małym samochodzie, jak macie nawet Fiata 126P, to też się zmieści bez problemu. Taki teścik łopatuni. Dziękuję bardzo i do następnych.